Yo, siema wam wszystkim, tutaj Hanta i słuchajcie, po prostu szaleństwo jakieś. Tutaj mój po prostu balkon wam prezentuje, no nieważne, wuwuzele brzmią i w ogóle, słuchajcie, tutaj w telewizji mecz leci, jakieś powtórki po prostu, akcje i tak dalej. Wybaczcie, troszeczkę przybliżę na telewizor, o. Słuchajcie, jeżeli jesteście tak bardzo zafascynowani piłką nożną, tak samo jak ja, to wiecie co? To w takim razie przełączmy sobie telewizor na HDMI 2. Ja tutaj odpaliłem sobie Final Fantasy 13, bo niedawno dostałem. Także jak chcecie, to możecie chwilkę ze mną zagrać. A ja cię przestawię jeszcze, żebyście dobrze ekran widzieli w całości. No, to jest początek gry. Ja tutaj może grałem 2,5-3 godziny maksymalnie, tak więc dużo tutaj nie jest. Możemy pograć razem. Jeżeli naprawdę jesteście tak zafascynowani euro jak ja, bo jestem do tego stopnia zafascynowany, powtarzam to jeszcze raz, że gówno mnie to obchodzi. Seriously. Kurde, gdzie ja mam tu? Aha, no tutaj się niestety chodzi jak po sznurku, co troszeczkę mnie boli w tej części finala. Ale jednakowoż wiecie, to jest Final Fantasy. Ja bardzo lubię, podoba mi się to uniwersum, jeżeli można to tak nazwać, bo praktycznie każda część Final Fantasy to jest zupełnie inny świat, zupełnie inny uniwersum. Numer po prostu rzymski po nazwie określa zupełnie nowe coś, zupełnie nowe uniwersum. Chwila, ja sobie podłożę. That was our first mistake. Może za dużo. Left it to the sanctum. No nieważne. Why not? Och, waniliaka, ona jest urocza. Foul sea for food, water, everything we've needed since the time we were born. But you still help us do it. Why is that? Gotta be something. There might have been. Not so sure anymore. No dobrze, ostatnio nasi bohaterowie, którymi tutaj sterujemy, jeżeli ktoś nie grał albo nie widział, no to tak, ta laska tutaj przed nami to jest Lightning, ta druga dziewczyna to jest Vanille, Snow za nią stoi, więcej bohaterów nie widzę, gdzieś mi gnoje uciekli. Myślę, że tu będzie coś, ale nie ma. Jest jeszcze Hope i Saz. Saz to jest ten czarny, a zresztą ja wam mogę, przepraszam, nie to, mogę wam party pokazać, no status, o, liderem tutaj jest Lightning, Snow, Vanille, Saz i Hope. Nie będę się zagłębiał w te postacie, bo ja nie będę robił let's playu z tej gry. Znaczy przynajmniej nie na aparacie, który mam pożyczony na parę dni, bo to jest bez sensu, ale pokażę wam walkę. Walka może i by była fajna, gdyby tutaj faktycznie troszeczkę decydowalibyśmy o tym, co robimy, a możemy decydować, ale de facto wszystko dzieje się samo, możemy dać auto-atak i postać sama atakuje, poza tym sterujemy tylko i wyłącznie jedną postacią, nawet nie możemy nią chodzić, nic z nią nie możemy de facto robić. Techniki głównie mnie interesują. Dobra, no i to jest koniec generalnie walki. Walka dzieje się sama, mamy postacie, a chyba nie możemy ich jeszcze zmienić, czy jak to tutaj jest. Ja nie widziałem, jest, cały czas włączam to, nie widziałem możliwości, wiecie, zmienienia ludzi w party, status, no i co? No i nie mogę go, nie mogę ich, wiecie, wybrać do walki. No naprawdę, nie wiem czym. Status i co? I tylko patrzę na niego. Kurczę, no to jest takie troszeczkę dziwne, no i nie mogę ich wybrać, lider może być tylko z góry ustalony. No troszeczkę dupa, jeżeli względem, na przykład jeżeli ktoś grał w poprzednią część, ja grałem w Final Fantasy 12, tam nabyłem około 120 godzin gry, więc naprawdę troszeczkę i wiecie, tam no, było to, ta gra po prostu idzie po sznurku i nawet mapa jest taka, że trzeba iść do przodu, no ale to nie byłoby nic dziwnego, ale po prostu to ułatwienie, uproszczenie, no mnie po prostu tak, jak istnieje zjawisko ukonsolowienia gier po prostu tych speceta, które stają się łatwiejsze, to tutaj według mnie po prostu ukonsolowienie i
Microsoftowienie gier. Po prostu, bo Final Fantasy zawsze... Aha, jeszcze nie wybrałem postaci. Czy nie wybrałem przeciwnika, jakby za to pytanie. Generalistycznie to wcześniejsze części były na tam inne konsole, na PlayStation 2 było dużo części, no i one były faktycznie no fajne, tam się coś działo, a tutaj generalnie gra się toczy sama, my tylko chodzimy tak od jednego przeciwnika do drugiego, nie możemy z walki uciec, tam zawsze można było, nie wiem, przed danym stworkiem czy tam przeciwnikiem uciekać, gonić i tak dalej. Tu są jacyś przeciwnicy. O, tu są jacyś liżą mnie, że... Ta została zupełnie uproszczona, tutaj jest, walka się włącza. No dobra, dajmy sobie automatycznie, no i co? Zaatakuję go, bum, bum. Teraz przejdzie na następnego. No, jesteśmy dosyć silni, więc... Ale walka i tak się skończy, zanim zdążymy drugi raz zaatakować. Bo przeciwnicy są dosyć słabi. Za każdym razem włącza się właśnie coś takiego i punkty jakieś dostajemy, gwiazdki, nie wiem po co. Te punkty takie 16 tysięcy punktów dostajemy. W ogóle nie wiem co to jest, bo to jest tylko taki wynik chyba poglądowy dla nas, który generalnie nic nie oznacza. Aż tak się nie zagubiłem jeszcze w tą grę, pomimo tego, że... Jezu, znowu to samo. Pomimo tego, że gram w nią... A tam było napisane. O, gram w nią już 3 godziny, ale Final Fantasy to jest taki typ gier, gdzie możemy... Gdzie na przykład w 12 część jak grałem, to zupełnie wszystkie możliwości, które są w grze, odkryłem dopiero kiedy miałem godzin nabitych 15. I to nie jest ze względu, że ja jestem morą, tylko ze względu, że to są właśnie tego typu gry. Okej, dobra. Przejdźmy do następnego zapisu. Ja sobie tutaj zapiszę grę i myślę, że to by było na tyle. No przepraszam was, że nie pojawił się dzisiaj kolejny odcinek jakiegoś Mirror's Edge albo czegoś, no ale no niestety tak wyszło, ale za to specjal będzie ten, jak obiecałem, o 22:00. Nie wiem kiedy to nagranie wejdzie na YouTube, ale przypuszczam, że niedługo przed 22:00. Po prostu nie pojawiło się, bo ponieważ nadal mam tą pracę, którą miałem. No i po prostu dzisiaj kolejny dzień byłem. Okej, to będzie na tyle, także trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłych po prostu filmikach. A to był mój telewizor, a to jestem ja, to byłem ja. Dobranoc.